Siemanko, z tej strony Kamyk i tak jak co któryś piątek witam was znowu na stronie Food Galaxy, gdzie po raz kolejny mam jakiś challenge dla siebie i dzisiaj wymyśliłem sobie challenge, że dopóki nie trafię ikony, będę otwierał paczki na stronie Food Galaxy. Nie uwierzycie, co się stało. To, co oglądacie teraz, jest nagrane od początku, kiedy zacząłem nagrywać. Myślałem, że zajmie mi to, nie wiem, z pół godziny, godzinę, może dwie godziny, kiedy właśnie trafię tą ikonę, więc sobie powoli otwierałem, zapisywałem te lepsze paczki, tak jak tutaj macie chwilę za muły, to znaczy, że zapisywałem sobie na karteczce lepszą paczkę, żeby wam pokazać. Ale pokazuję wam cały plik. Zaraz zapytacie, dlaczego. No to patrzcie, co się dzieje. Paczka chwilę, Gabriel Jesus. Tak jak mówię, używam tą stronę dla fanu, na razie nie wypłacam z nich końców, ale wypłacę sobie na jakieś drugie konto, sprawdzić czy jak to działa i wam wtedy wszystko opowiem. Ale po prostu to, co się tutaj wydarzyło, to jestem w szoku. W każdym razie, kiedy to oglądacie, w tym momencie trwa live charytatywny na Twitch TV Fantazy Pomaga, więc wbijajcie i tam zbieramy pieniądze dla najbardziej potrzebujących. Cała ekipa Fantazy w jednym miejscu. Zapraszam dzisiaj, czyli w piątek wieczorem turniej. Turniej FIFA, a my trafiamy Marco Van Bastena 91 po minucie otwierania. To jakie szczęście ja mam na Food Galaxy. Gdyby mi się to przyniosło do gry, byłbym w siódmym niebie. Naprawdę byłbym w siódmym niebie. Ale to jest po prostu niemożliwe. Trafiliśmy Marco Van Bastena po minucie otwierania. Ale to nie wszystko. No naprawdę to nie wszystko. Nic nie jest tutaj wycięte. Wszystko widzicie. Paczka po paczce. Chciałem wam to pokazać, bo po prostu sam w to nie mogłem uwierzyć. Myślę sobie, super, no w końcu nagrałem. Nie będę musiał pół godziny siedzieć przy tych paczkach, ale Patrick Kluivert trafiony 30 sekund później. Naprawdę muszę mieć jakieś konto z dupy totalnie. Albo to jest po prostu niemożliwe, jak ja zarabiam na tej stronie, ale tak jak mówię, nie zwracajcie na to uwagę, bo pewnie wy przerąbiecie dużo pieniędzy tam. Po prostu traktujcie to jako strona dla fanu. Możecie tam betować, czy jeżeli będziecie betować, to no, nie może was strona jakby oszukać, bo to są wyniki meczów po prostu, więc jakby nie ma innej opcji, ale po prostu to były... Ja byłem w tak ogromnym szoku, że nie wiedziałem, co zrobić. Później otwierałem jeszcze paczki przez chyba 4-5 minut, ale nic nie leciało. Totalnie nic nie było po tych dwóch ikonach, ale i tak szok. Dwie ikony w przeciągu 30 sekund. Jakbym trafił chociaż jedną w FIFA, to byłbym zadowolony. Mam nadzieję, że kiedyś to się stanie, ale po prostu no, byłem w tak wielkim szoku, że to po półtorej minuty nagrywania już miałem wszystko, co chciałem. Dwie ikony to jest po prostu niemożliwa sprawa. No ale cóż, szczęście, ale nie tu, gdzie trzeba. Tutaj teraz macie przyspieszone tempo, po kolei otwierałem. Tutaj na jednej paczce zarobiłem, na pięciu straciłem i tak też wygląda to otwieranie na stronie Food Galaxy. No i oczywiście macie link na dole, jak zwykle polecam, no bo to jest odcinek sponsorowany. Później dzięki temu możemy otwierać paczki w FIFA na przykład na streamie czy poza streamem. Ale pamiętajcie, że najważniejsze jest to, że przez ten weekend trwa live charytatywny, 72 godziny, więc wbijajcie tam, jeżeli oglądacie to w sobotę czy w niedzielę, nadal trwa ten live, no i możecie tam zobaczyć moją mordkę oczywiście Lacha, Jacoba, Deva, Nexioma, Vibe, Kozy i chyba nie zapomniałem o nikim. Jeżeli zapomniałem o kimś, to sorry, ale chyba nie, tak? 7, no to fajnie, no to 7, więc tak jak widzicie, no nic już tutaj nie otwierałem, postanowiłem jeszcze troszeczkę później pobawić się w ten jackpot, no i oczywiście postawić jakieś mecze, bo no w jackpocie to oczywiście szczęście pod względem procentowym, no ale w betach to już tylko wasze obstawianie. Oczywiście postawiłem same pewniaczki, więc poczekajcie do końca z tymi pewniaczkami, żeby je zobaczyć, no a tutaj widzicie, że później już po tych dwóch ikonach z paczek tak naprawdę nie leciało nic, ale straty nie były za duże. Tutaj troszeczkę pobawiłem się w jackpota, no i na koniec oczywiście obstawianko, same pewniaczki. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeżeli tak, łapka w górę i pamiętajcie, wbijajcie na live charytatywny. To było na tyle, dziękuję wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się do kolejnego odcinka, cześć!